Stolicą polskiej piosenki, a w zasadzie polskiej muzyki są dziś Gliwice. Topowych artystów i topowe przeboje ostatniego roku to przepis na galę Fryderyków. Ponad 2000 członków Akademii Fonograficznej co roku wybiera najlepsze utwory i twórców. Po raz drugi gości ich Gliwicka Arena, a wśród nominowanych znaleźli się m.in. Daria Zawało w Sanach Mrozu czy urodzony w Katowicach Vito Bambino. Więcej o muzycznym święcie opowie nasza reporterka Karolina Komada. Piotr Kupicha od lat na polskiej scenie muzycznej razem z zespołem Phil zdobył wiele nagród muzycznych, w tym Telekamery, Super Jedynki i przede wszystkim Fryderyki. W tym roku podobnie zawita na scenę gali wręczenia tych nagród, ale tym razem zupełnie w nowej roli. Po całym openingu, po otwarciu będę miał ogromny zaszczyt wręczyć nagrodę pierwszym nominowanym. No, jest to dla mnie niewątpliwie wyróżnienie. Bo tam myślę, że emocje osób nominowanych będą sięgały zenitu, ja będę miał tą, mam nadzieję, lekką i przyjemną rolę wręczenia nagrody. Zespół Phil wielokrotnie był nominowany do nagrody. Pierwszą statuetkę otrzymali w 2008 roku. Od tego czasu zaszło jednak sporo zmian. Przede wszystkim tamte Fryderyki, a obecne Fryderyki to są już zupełnie inne imprezy. Kiedyś to była malutka, bardzo branżowa impreza. Obecnie urosła do rangi festiwalu. To jest ogromny festiwal, który jest obecnie w Gliwicach, był też w Szczecinie, ale ogólnie cała oprawa jest tak naprawdę na poziomie festiwalu w Opolu czy festiwalu w Sopocie, więc tutaj wielkie brawa dla organizatorów za to, jak ten festiwal urósł do rangi bardzo poważnego i szanowanego festiwalu. Gala muzyki rozrywkowej i jazzu Fryderyk Festival swój początek miała w 1995 roku. Tegoroczna jubileuszowa gala Fryderyków to szczególne wyróżnienie dla naszego regionu. Wielu fantastycznych muzyków różnych gatunków pochodzi właśnie z województwa śląskiego. Fryderyki też właśnie takie są, bardzo różnorodne gatunkowo. Dlatego tym bardziej cieszy, że po raz kolejny ten fantastyczny festiwal odbywa się u nas w województwie śląskim. Cieszy też fakt, że właśnie wielu artystów nominowanych pochodzi właśnie z województwa śląskiego. I są to m.in. zespół Mysłowic, jest to Miłosz, Daria ze Śląska. A także Kasia Sochacka czy Vito Bambino. Artysta został nominowany aż w 8 kategoriach. Czy te nominacje przełożą się na statuetki? O tym zdecyduje Akademia Fonograficzna z PAW-u składająca się z artystów muzycznych czy dziennikarzy. Przyznają oni też Złotego Fryderyka. I ten Złoty Fryderyk jest pewnym takim podsumowaniem działalności, więc dostają najwięksi, z najdłuższym stażem, najbardziej lubiani przez publiczność, co nie oznacza, że jeżeli ktoś dostanie Złotego Fryderyka, to już nie może się starać o tego zwykłego i w tym roku Lech Janerka, który powrócił z nową płytą, jest najlepszym przykładem tego, że Złoty Fryderyk, a później już nic, wcale tak nie jest. Jedno jest pewne, w tym roku Złoty Fryderyk powędruje do Martyny Jakubowicz.